Przed chwilą wróciliśmy z Jackiem z zakupów, słuchajcie, i zobaczyliśmy, że pod domem był gościu, który nas prześladował już w poprzednich odcinkach. Ten, co jeździł busem. To zobaczcie, prawda. Jack jest zmęczony, bo ogólnie przez całą noc nawalała nam klamka, w drzwi stukał. My wybiegaliśmy, chcieliśmy go złapać, a on za każdym razem uciekał. Po prostu nam psuje, uprzykrza życie. Zobaczcie, no Jack jest przemęczony psychicznie, fizycznie. No widać, że myśli o nie wiadomo czym, widzowie, ja nie wiem, co się dzieje. A partnerem dzisiejszego odcinka oczywiście jest nie kto inny jak gra 600 Fidget. Na końcu odcinka będziecie mieli gameplay, więc zostańcie do końca. Macie kod MrG-EU10, dzięki któremu dostaniecie epickie nagrody. Jest to w głowie i to, że się nie mogę wyspać, a jeszcze dzień wcześniej robię 2-4H w Minecrafta. Widzowie, to dla bez kitu! Niedługo Jack wypuszcza film 2-4H z Minecrafta. I to prawdziwe. No. Ja tam brałem też udział w tym odcinku i jest epicko. Karpet z Kubana otworzył, ogarniacie? Zobaczycie, to na karnę otworzyłem tak. Trzymałem rodzinę, jakoś tam formałem, no. Tak dalej. Ja mam światło wstręt przez to, że w nocy się nie można wyspać. Śniła mi się potem policja, w nocy opowiadałem się dzira. Tak, to prawda. Śnią mi się tak dziwne rzeczy w tej chacie, że jak nigdy. Dokładnie. I my dzisiaj wróciliśmy z zakupów, patrzymy, pod domem jest ten gościu i co najgorsze, były otwarte drzwi. Ja z Jackiem jesteśmy przekonani, że zamykaliśmy te drzwi. Nie wiem, jak on się dostał do domu, czy jakimś wytrychem, czy coś. Mam nadzieję, że nic nie zniknęło z naszej chaty, ale po prostu stwierdziliśmy, że weźmiemy kamerę i przepędzimy go raz na zawsze, po prostu. I jeszcze chciałem wspomnieć, może na Instagramie, czy gdzieś uda się to dodać, ale okradziono mi samochód niedawno, co? Tak, pierwszy tak, raz w życiu tak, takie wydarzenie miało miejsce, tak, że okradziono mi samochód, który był zamknięty, to się nie zdarzało nigdy, więc nie ma nic przypadku. Tak. I to było wszystko pokazane na Instagramie, więc wbijajcie na Instagrama do nas. I u mnie tutaj jest Instagram, codziennie coś ciekawego dodaje z chaty, więc wbijajcie koniecznie, obserwujcie. Tak jest. A my co? Po prostu otworzymy drzwi i go przegonimy i tyle, nie? Mam nadzieję. Co ty myślisz? Ja, jeżeli będzie za drzwiami w ogóle. Najpierw zobaczmy, czy to w ogóle są naruszone te drzwi, czy są porysowane te zamki i tak dalej. Widzowie, jedna rzecz. Ja nie pokazywałem jeszcze, nie było odcinka z chatą. Będziemy łamać zasady w tym domu, więc zapowiadam się epickie odcinki. Na razie macie taki przedsmak, jak kuchnia ładnie wygląda, jak to wszystko. No jest epickie, nie? Ale pierwszy odcinek z łamaniami zasad jest już nagrany, więc czeka na publikację. Będzie to za parę dni, myślę, że opublikowane. A teraz co? Zobaczmy, może on jest przed bramą gdzieś po prostu, stary. Dobrze. Więc wbijajcie na odcinek, jeszcze zostawcie suba i łapkę w górę, dlatego żeśmy mogli spać sobie. Czy ten gościu chyba nie jest? Normalnie tu przełaził. Czekaj. Ej, przechodzi chyba przez furtkę. Co jest grane? Widzisz? Ej, ale to jest ten w czarnej pelerynie. Tak, to jest ten sam gościu, co jechał autem wtedy. Dawaj. Ej, co w takim razie? Stary, zakładamy buty i lecimy po prostu. Dawaj klucze i jedziemy. Dobra, przebieramy się. Dobra, widzowie, jesteśmy już w aucie. Jedziemy za tym gościem. I mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się go złapać, że nie spierdzieli nam gdzieś, skoro nam uprzykrza życie, rozwala wszystko. Włamuje się do naszego domu. Włamuje się do naszego domu i nie wiadomo, co robi tam. Co, jeśli nam coś ukradł, Jack? My tego nie sprawdziliśmy w sumie. Ja portfel akurat zostawiłem w domu i nie mam przy sobie. Może go zabrał, stary. Jakieś biżuteria, cokolwiek. Mógł ukraść to. Ej, to by była lipa, serio. W sensie, my możemy nie zauważyć nawet tego, a możemy stracić nasze ulubione rzeźby. Chainy albo... twoje! Przecież masz pochowane chainy, stary. A co, jeśli ci ukradł? Ja właśnie to normalnie mam problem, bo 2-3 dni nie mogę ich znaleźć. Jak widzisz, nie mam ich na sobie, no i nie wiem, gdzie one są. No właśnie. I właśnie nie zastanawiałem się nad tym, że ktoś mógł mi ukraść to, widzowie, ale teraz przez dzień się zastanawiam, czy ktoś mi to ukradł. Najgorsza jest świadomość, widzowie, że ktoś obcy był w waszym domu, mógł się położyć w łóżku. A wiesz, co jest najgorsze? No. Że ci przerwę, to ten typ może być tam, ten co idzie tutaj na ulicy. Nie. Stary. Randomowo mógł się przebrać w każdą możliwą osobę. A gdzie auto by zostało? Przecież auto stało przed naszą posesją, on odjechał, stary. Nie no, skubany, nie, ja mówię ci, to tamten typ co szedł. Zabra. Stary, szansa nie jest mała na to, ale jest bardzo mała. No, ale tak szybko by się przebrał, zdjął tą czarną, nie wiem, szatę jakoś, nie wiem, co to jest. Właśnie o to chodzi, stary, że szata zakrywa wszystko. No tak, więc może być tak naprawdę każdym. Może jest w helikopterze, sorry, że ci przerywa, ale zobacz, jaki okropny budynek w ogóle. Helikopter! Co to jest? Tam jest helikopter normalnie. Helikopter! Więc ja myślę, że on mógł tutaj przylecieć helikopterem. Może trochę przesadzam, ale fajnie, że tam jest helikopter i jakiś opuszczony budynek, więc może kiedyś zajrzymy. Czemu my gadamy, że to jest on? Przecież to może być babeczka, to może być jakaś widzka szalona. Co jeśli to jest stary fanka, psychofanka? Uuu, on przecież jako osoba w sumie. To się... Pełno mamy psychofanek, stary. Ile, wiecie, widzowie, często się zdarza, że gdzieś w galerii ktoś podbiega, szarpie, o, Jack Frost, coś tam, no. Często są takie grube akcje, to może też jest jakaś babeczka, która, wiecie,
się. No nie wiem, po prostu ja rozpędzę się i przypieprzę w jakiś znak auta. Jest! W końcu! Ile czasu musiałem czekać, żebyś tą furę rozwalił, żebyś zrobił coś ekstremalnego, takiego ponad ludzkość, gdzie ja bym się nawet zdziwił, co to odpierdzielasz. No, no. Stary, czekam na ten moment w życiu. Powiem ci tak. Pogratulował jeszcze, zawiózłbym cię drugim samochodem do mechanika i to wszystko bym holował jeszcze. I co wie, 10 tysięcy łapę w górę i walę w znak autem, naprawdę. Rozpędzę się prostą w stronę słońca. Ściągnę, stary, ściągnę ten znak jakikolwiek. Nie wiem, może być ten ostrzegawczy, taki biało-czerwony, może być, wiesz, wszystkiego, stary. Dawaj, zabetonujemy znak po prostu na jakimś szczerym polu, betonujemy się, wpierdzielisz na całej pełne. Zobacz, i to jest czarna fura. Ja mówiłem, skręca w prawo. Jedziemy, stary. Ej, naprawdę. Ej, czekaj, gdzie on nas prowadzi, stary? O Jezu, prawie... Człowieku, w słup nie w ludzi masz wjeżdżać, bo to niebezpieczne jest. Czołowa była prawie. Jezu. Ale patrzcie, jak on zapierdziela. To jest teren to jest teren zabudowany, a on, stary, jedzie ze stówę. Ej, ale ja przyhamował, zwalniam. W sensie, jakby nas widział. No. On przyhamował trochę. No. O. Stary, gdzie... Czemu on tu jedzie? Jakie na jakie to... odludzie? Ej, tam jest las na samym końcu. Co nie, jest? Stary, znowu nas gdzieś zaciąga do jakiegoś bunkra. Dobrze, tej dziewczynki nie porwał, widzowie. Ale chciał się zatrzymać, stary, chciał się zatrzymać. Zahamował, ale jedziemy za nim. Ej, patrz, przyspieszył. No, po śpiącym przyspieszył jak posrany, co jest? Ty, a wiesz, co jest najgorsze? No. Że my mieliśmy ostatnio strasznie dużego farta, bo on nam zaszedł drogę i Jack go z bara wywalił i uciekł. Tak, na samym teraz... końcu tego odcinka, stary, my nawet nie wiemy, kto to był wtedy. No. Wiem, że tylko mieliśmy szybko. Ja myślałem, że to mafia, a nie że żaden ten. Tak, to był ten typ, ale ja myślałem, że mafia mówi, o nie, bawi się w to. Skąd my wiemy, czy on nie jest z mafii, stary? Przecież może on być wysyłany przez mafię jakąś. Może być, dlatego z bara trzeba było go wziąć i koniec. A to, że go śledzimy, no. To jesteśmy chorzy na łeb. Bardzo chorzy. Patrz, w tej okolicy się kręci sporo dzieci i matek. Co to za ruiny są, stare? Nie wiem, ale tutaj dojechaliśmy, więc trzeba będzie wysiąść za. Co? Podziemia są normalnie. Normalnie. Nie wiem, czy to widać na kamerze, stary. Widać, to jest półkro, nie wiadomo. On tu w lewo skręcił gdzieś, czekaj, dobra, gdzie on tu parkuj, wjechał? Parkuj w takim razie gdzie dalej i pójdziemy na piechotę, nie możemy tu fury zostawić. Stary, on tu może gdzieś być ogólnie. Ej, tam jest, chowamy się, stary, chowamy się. Jest tam za drzewami, stary. Stary, to na pewno był on, przecież czarna peleryna i tak dalej. Widziałeś, jak uciekł? No tam, tak, tam. Biegnij, dawaj. No nie wiem, tu w ogóle jest las i dużo drzew. To w ogóle się zawsze jest dużo drzew. Ej, czy nie, on się nie chowa tam? Poczekajcie, gdzieś tam. Jest tam, jest! Ej, patrz, cygaryk jest! Co? Tutaj był, w tych krzakach dokładnie. Stary, to jest mój dziszok! Ten, co dostałem od chłopaków na odcinku. Co? W sensie ten, co wygrałem. Ej, a to w takim razie ja też nie mam swojego zegarka ani chainów. Twój też zabrał. Bo ja sobie kupiłem fejsa na zegarki i on był na hot dogu, a teraz nie wiem, gdzie on jest. Zabrał nasze zegarki i, stary, nasze chainy. Ej, dobrze, ja swojego nadal. W takim razie. Dobrze, że nie zdejmujesz, to prawda. No stary, tu są te ruiny, to idziemy w stronę ruin po prostu. On uciekł pewnie tam. Albo ma bazę za tym. O kurde, stary. Dobra, powoli, po cichu i bardzo spokojnie. No, ale widział już nas. Musisz wyjść naprzód i zdać sprawę, czy ktoś tam jest, czy nie. Dobra. Ty jesteś odważniejszy. Założę zegarek. No jak bez zegarka pójdę? Wiesz, jak ci rękę już ucięli. Ostatnio to wiesz, co się zmienia, jak cię coś zje. Stary. Patrz, stary, to jest faktycznie jakaś baza. Coś tu może być. Nie, no dobra, stary, tak naprawdę. Patrz, to jest nic. Gdzie są? Ej, bez kitu. Nie, to jest patyk biały, gadasz głupoty, widzowie. Ja go słucham, nie? Gdzie są? W ogóle co? On tutaj zszedł i nie ma go. Nie ma. Patrz, ale w ogóle są jakieś rzeczy, stary, patrz, tutaj coś leży. To jest piątka. Patrz, w ogóle, zobacz, że tu jest ziemia poruszona, jakby ktoś tutaj, nie wiem, grabił, czy coś. Przepraszam, ziemia poruszona, no brzmi tak. Jakby Jan jakiś poetycki pisał wiersz. Tutaj jest nasza ziemia poruszona. Zobaczcie, tu... Dobra, będę ciszej, bo teraz przesadzamy. Tu, nasza ziemia poruszona. Zobaczcie, jaka wzruszona nie pozostała przez te lata, waścibanie. Nasza poruszona ziemia pozostała taka, jakoby była od początku zrobiona. Widzowie, cieszcie się, że teraz to oglądacie, bo za 15 lat będziecie się uczyć do matury na pamięć tego wiersza. Dokładnie, a za 15 minut możemy nawet nie żyć teraz. Tak. Rzek wprost, poeta. Ale te... 2000 lat. Ziemia poruszona. Ziemia poruszona. Idź przodem. No to co mieliśmy? No to tak, no to przecież chyba... Wiadomo, ale patrz. Patrz, stary, jest ścieżka wydeptana, tu jest ziemia nieporuszona. To jest nieporuszona, ej, ale w ogóle... Wiesz, że za każdym razem, jak się zbliżamy, to ten dźwięk taki jest... Tak.
jakby sygnał był. A co jeśli on nas nawołuje, albo chce zmylić? On chce nas stary zmylić, żebyśmy pobiegli. 5 metrów bliżej. Tam? Tak. Ucichło to. To ja, no. Nie no, psy są. Teraz szczekają psy. Ej, ale ucichło to kompletnie, jak zaczęliśmy być coraz bliżej. A wiesz, że... Wiecie, co mówię, że widziałem komentarz? Że nam foty robili w lesie, jak ostatnio byliśmy. I był flash normalnie. I to w dwóch filmach. Ja stary, nie wiem, co się wyrabia, ale my tego w ogóle nie widzieliśmy. Więc widzowie, jeśli coś zauważycie, to piszcie od razu. Bo to nam później pomaga. My analizujemy to, nie? Tak, tak. Czytamy wasze komentarze, żeby nie było oczywiście. I są bardzo przydatne. Czekaj, bardzo pizolane. To róg mamuta! Podłoża to jest róg mamuta! To jest... Ale to dziecka mamuta, bo to taki mały, a tu matki! A coś jest napisane w ogóle, widziałeś? Na nim w sensie porysowany jest tak. Patrz, podobnie porysowane co do naszych Nasze drzwi. Ej, a co jeśli to sobie, wiesz, ostrzy pazury o drzwi albo wszystko? W sensie to jest głupia teoria, ale naprawdę przecież koty sobie... No to ta baba może też tutaj tak robi, jest jak jest psychopatką czy czymś. No może se ostrzy, no tak, no bo jest zestresowana, ma nerwice. W ogóle ta gałąź mnie... O Jezu! A ty z kolcami. Tak? O Jezu! Dlatego mnie tak rysuje coś. Czekaj, ale żeś wybrał drogę, tyle przejść. Nie, no to jest ścieżka normalnie. Chodź. Ścieżka leży. Nie bój się. Ja się nie boję. Ja po prostu nie chcę mieć takich rys jak nasze drzwi. Bo niepotrzebne, kota nie mam, to po co? Widzowie, to co jest za mną jest epickie. To prawda, 169 ciężarówka. Nie cię. Durna. To! Zasłoniłeś cały. Naprawdę? Tak. Sorry, widzowie, ale. A ciężarówka jechała. To coś. Przecież tu jest. Goddammit! Stary, ja nie wiem, czy ty widzisz to po prawej. Co? Ruinę plus to. Co tu się dzieje? Ej, ja bym nie stawał tu w ogóle, bo to może się zarwać, nie? Ja ci powiem, że tam jest wejście z innej strony. Wejdźmy tam. Od tamtej strony i pokażmy to od środka w ogóle. Gdzie? No tam jest wejście normalne. Co, chcesz się spieprzyć do środka tutaj? Może jest jakaś zapadnia czy coś? Nie chcę, nie chcę. Tam jest opona w ogóle? A tam też jest. Strasznie to jest dziwne. Dobra, najpierw może sprawdźmy te ruiny, stary, co? Co ty na pewno? Skąd to się wszystko tu bierze, powiedz mi? Nie wiem, ale zobacz, no tu też jest ziemia poryta. Lepiej jest poryta. My jesteśmy poryci, ziemia jest poryta. Czy to jest lodówka? Goddammit! Lodówkę tu ktoś wywalił normalnie. To jest crash test normalnie? Ej, patrz, ale te mury już się jak rozwalają, zobacz. Zgnite są. No, dobra, ja tu wchodzę na swoją odpowiedzialność, widzowie. Wszystko może mi się zawalić na łeb tutaj. Na łeb, na szyję, ja idę dookoła zobaczyć, co tu się dzieje. Przyznaj się, że idziesz się odlać. Tak, to prawda. Dobra, widzowie, Jack się poszedł wysikać, a ja tu wejdę. Mam nadzieję, że nic mi się tutaj nie stanie, że tutaj nic nie ma pod ziemią, bo jak tu coś będzie i ja się zarwę, to będzie tragedia. Co to było? Jack! 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 Co to? Czekaj, bo tu coś... Ktoś coś zrzucił! Czekaj, muszę szukać na tamtą. Ale stary, tu coś zleciało z ziemi, tu ktoś jest... Skupić, daj mi się wyższa. Za murami ktoś musi być, stary. Stary! To jest dziecięcy but. To jest jakieś serce wiałe coś. Stary, my tutaj musimy przyjść z wykrywaczem metali i znaleźć, wiesz... No stary, trampek? Trampkę? Prawie trampek, sama podeszwa. Trampek? Może nam się przyda w ogóle. Stary, co tu jest? Patrz! Kawałek płaszcza czarnego. O Jezu, albo spodnie krótkie. Coś, ale nie no. Co jest? Nie wiem, stary, co o tym myśleć. Nie wiem, co o tym myśleć. A co w środku? Co w środku? Co? No co w środku jest tego, jak byłeś? A, no to jest tylko ziemia i stary, nic konkretnego. Ale ziemia obiecano. Zastanawia mnie jedna rzecz, Jack. No? Kto zrobił to, że tutaj, wiesz, wywalił taką dziurę? No bo patrz, mur jest cały, zobacz, nie da się tego... On jest tutaj stabilny bardzo, patrz. Tak jest. A to? Dachówka? To jest takie dziwno-metalowo podobne, nie wiem co to jest. Tak, metalowo, to jest stary... Jakaś guma, no. Gumolit z jakby... dachu. A. Gumoleum. Gumolit, gumoleum. Co to jest gumolit i gumoleum? Ej, chowaj się, stary, jest tam coś, patrz. Chowaj się. Co on robi? Chyba coś rysuje. Ej, dajmy chwilę i popatrzmy, poobserwujmy, kotko, bądźmy cicho, bo nas zauważ. Dobra. Stary, co to było? Co jak się ale uciekła w tamtą stronę tego budynku, co jest opuszczone. Co robimy w tym momencie? Idziemy śledzić i zobaczyć, co tam jest w środku. Ej, czyli trzymaj kamerę, ja idę zobaczyć, kto to jest.
Ej, przecież to jest ten bezdomny, co był wcześniej, przecież oni się zaraz pobiją! O kurde! Halo, Żulu, co ty tu robisz? W sensie, skąd tu się wziął? Co? Co? Byłeś tym bezdomnym, który był u nas w ogrodzie! Czy ty nas śledzisz? Co? Co ty mówisz w ogóle? Czemu nam kradniesz rzeczy cały czas? Co to jest? Nic nie kradnę! Jak nic nie kradnę? Jack, uważaj! Zostaw moją nogę! Zostaw! Zostaw moją nogę, gnoj! Zostaw! Zostaw! G! Pomocy! G! Gnoj! Jezu! Jack! Nic ci nie jest! Gnój mnie ugryzł w nogę! Jest najgorszy! Weź go czy coś za mnie! Co za gnój najgorszy! Ci... Do syfilisa dostanę jest, zaraz! Jesteś cały brudny, Jack! W dupie to mam, idź go gonić albo coś! Zobacz, czy on w ogóle tam... Co on tu... Co on mu zrobił? Wyłaź stąd! Wyłaź stąd! Czekajcie... Nie ma go tu! Przecież... Na pewno tutaj wszedł? No nie ma go tu nigdzie! On jakoś musiał uciec! Jack! Co on ci zrobił? Jezu! Co jest? Co to jest? Jakiś o Jezu! Jest o matko! Nie będę jechał do szpitala, dlatego że jakiś gnój zasrany z syfilisem mnie ugryzł. A jeśli on ma jakąś cieklizne czy coś? A przecież widziałem, masz ranę normalnie! Masz ranę, krew ci leci, stary! W dupie to mam! Jak ci złamał coś? Jak ci złamał to nogę? Ja mu złamię nos drugi raz. Przecież widzę, że kulejesz. Jaki gnój najgorszy! Widzowie, musimy jechać chyba do szpitala, bo ja nie wiem, co z tym zrobić. Sam będziesz jechał do szpitala. No stary, jesteś... Ja nie wiem. Trzeba to przemyć. Ale gdzie on zniknął, stary? Przecież chyba tam wszedł. No tak mi się wydaje. Wiesz go gonić. Co się stało? Ale tam jest pusto, stary, nikogo nie ma. Nie wiem, jak on idzie. Czy tajemnicze przejście, czy my się odwróciliśmy i uciekł gdzieś w krzaki? Może być tam przejście. Nie wyrzuci, jeszcze pokrzywy jakieś leżały, ale mi szczypie wszystko. Nie? Dobra, powiem ci tak, zwalamy. Kurde, Jack. Słuchajcie widzowie, już jak wyłączyliśmy kamerę, ja jeszcze przeszukiwałem tamto miejsce, dotknąłem ściany i zobaczcie, co mi się zaczęło robić. Dostaję jakieś wysypki. Nie wiem, czy to była jakaś trucizna tam rozsypana czy coś, ale robi się źle, więc prawdopodobnie pojadę z Jacka nogą do szpitala i z moją ręką. A Jack zostanie w domu, ja jego nogę zabiorę. Nie no dobra, ale z tą ręką wypadałoby pojechać, bo to robi się strasznie źle z tym, no zobacz. No wiem, no wygląda to tragicznie. I strasznie boli, z tym i strasznie boli. W takim razie zgadzam się, dobra, lecimy. A wy subskrybujcie widzowie i widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, elo! A teraz przejdźmy do naszej ulubionej gry, do 600 Fidget. Odbierzemy codzienną nagrodę, mamy, zobaczcie, ile drewna do odebrania dzisiaj. To jest moja pierwsza nagroda w tym tygodniu. Pyk, 8000 drewna, to się na pewno widzowie przyda. Przypominam, że jest najnowszy serwer, 10. Wpisując kod MrGEU10 dostaniecie epickie nagrody, więc koniecznie wpisujcie. Link macie w opisie, wbijajcie. A my przechodzimy, słuchajcie, do karczmy. Wykonajmy jedno zadanko, zobaczcie tutaj, już piękna dama czeka na nasze zadanie. Najpierw wykonajmy jakąś pracę. Pyk, wybierzmy może 57 tysięcy doświadczenia. To jest epicka nagroda. I oczywiście plus jeden grzybek, 2500 złota, jeżyna mroku. O to chodzi. Poprosimy niewyobrażalne zadanie. Uwaga. Jesteśmy gdzieś w jakiejś zatoce, tutaj są statki, zobaczcie. Pomijamy. I oczywiście atakuje nas nie kto inny jak krokodyl błotny. Poziom 95. 2-3 ciosy pokonany. I oczywiście on miał gdzieś schowaną truskaweczkę, nie wiem skąd. Poprosimy te zadanie za 47 tysięcy doświadczenia. To na pewno się przyda. I pająk drzewny! Pam, pam, pam! Będzie pokonany, zobaczcie. Na 3-4 ciosy. Nie, ej, więcej, dobra. On jest mocny. Co prawda słabo atakuje, nic nam nie robi, ale jakoś tam się trzymał. Hej, ogrześ, bardzo podoba mi się ta straszna seria z Pennywise. Mam nadzieję, że będzie więcej strasznych filmów, takich samych jak tam z Pennywise. Pozdrawiam, fanpage T-Squad. Pozdrawiamy, oczywiście bardzo serdecznie, wbijajcie, możemy wasze wiadomości przeczytać na odcinkach. Czy mogłabym prosić o zaobserwowanie mnie na TikToku? Jasne, napisz na TikToku, zerknę na TikToki, myślę, że może nawet zaobserwuję, jak mi się coś podoba. Kręcimy kołem. O, doktor ABW tutaj zdziwiony, co tutaj będzie, co Mister G wygra? Kamienie, oczywiście kamienie, zobaczcie, on się śmieje. No dostać 2000 kamieni, to już jest szczyt. A, myślałem, że grzybki. Znowu kamienie, czy ten komfort tutaj jest zaprogramowany tak, żeby dawać kamienie?
Jeszcze raz, coś ciekawego, złoto albo doświadczenie, albo nie wiem, grzybki. Jest 20 tysięcy doświadczenia, o to chodzi. Jeszcze raz kręcimy, przyspieszamy, 8 tysięcy złota, o to chodzi. Zarobec, kapka w mori. To jest jakaś babeczka chyba z Czech. 95 poziom. Jest jedna dziwna sprawa, zobaczcie, ona ma 970 tysięcy życia. Oni mają tylko po 300, a ta ma 970, 3 razy więcej. Dobra, atakujemy. Kto? Ej, jakie ona ciosy wali mocne! Przecież ja to przegram! Dawaj! G, musisz ją pokonać! Blok, tak jest! Musimy to wygrać, widzowie! Dostała kryta! Dobra, dostała krytyczny cios! Czekajcie, czy ja wygram? Wyrównało się życie, wyrównało się prawie! Jest! Wygrywam! Chyba to wygram, widzowie, patrzcie, 230, 54, wygram, wygram, jest, udało się, na początku ona była mocniejsza, ale nie, ja ją pokonałem, tak jest, o to chodzi, widzowie, let's go, łup, 100 złota, nice, o to chodzi, let's go, a wy zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale, widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, yo.